Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w pojedynkę, tak jak Asia zapowiadała. Jestem tutaj sama. No i przyznam, że troszeczkę się boję. I no mam lekką tremę, powiecie. To jest troszeczkę inaczej, jak muszę sama teraz o wszystkim, na wszystkie pytania Wam odpowiadać. I nie ma tutaj Asi, która by mnie wspomogła w czymś. Więc bądźcie dla mnie wyrozumiali, bardzo Was proszę. Bardzo się cieszę, że się już pojawiacie. Ja tutaj oczywiście tradycyjnie w środę o 12 jestem. No i chyba to już tak zostanie, że Asia przekazała mi tą pałeczkę. Myślę, że planowała to już od dłuższego czasu. Więc słuchajcie, no po prostu cotygodniowy bazar. Będę opowiadać o naszych suplementach diety, o tym, jak je stosować. I dzisiaj wybrałam taki temat. Infekcje wirusowe u dzieci, w ogóle temat infekcji. No myślę, że to po prostu temat na topie. Teraz jest okres przedwiosenny, więc jesteśmy bardziej narażeni na różne spadki temperatur, na różne wahania, właśnie jeśli chodzi o pogodę. No i osłabiona odporność po zimie też daje o sobie znać. O, bardzo dziękuję, Bogusiu. Mam nadzieję, że dam radę. No i przygotowałam się najlepiej jak mogłam, chociaż planowałam, powiem Wam szczerze, trochę rozszerzyć swoją no, apteczkę, jeżeli chodzi o suplementy zielonego detoksu. No i właśnie pisałam do Asi, że chcę złożyć zamówienie i czekam, aż ona je klepnie. Ale okazało się, że Asia w ogóle nie pracuje w weekendy, tak jak Wam na relacjach mówiła. No i te maile po prostu jej się skolejkowały, ma bardzo duże problemy, żeby się z nich odkopać. No a ja stwierdziłam, dobra, no najwyżej powiem Wam następnym razem, co sobie kupiłam nowego, bo nie wszystkie suplementy do tej pory udało mi się przetestować. I poproszę o serduszka i kciuki w górę, kto teraz może, żeby troszeczkę mnie zachęcić, dodać otuchy. Będzie to dla mnie bardzo cenne. No i przede wszystkim przypominam o formule zielonego detoksu. Chodzi o to, że możecie zadawać pytania. Na przykład jak dawkować, jak dany suplement używać, na co on jest. Ale też możecie zdobyć zniżkę. Zniżkę 5% na wszystkie nasze suplementy diety. I wystarczy wpisać w komentarzu chcę kod. Ten kod będzie obowiązywał cały dzisiejszy dzień aż do północy. Więc można po prostu wpisać ten kod dostać te 5% zniżki, to się jednak nie kumuluje razem z aktualną promocją. Przyznam szczerze, że nawet nie pamiętam, co to było. Przed chwilą się skończyła właśnie na olejek eukaliptusowy, to wiem na pewno, ale jestem troszeczkę zbyt zdenerwowana pamiętać, co teraz jest, bo wybiegamy z tematami do przodu. No i teraz jestem na etapie pisania artykułów. Dzisiaj skończyłam o parówkach pisać. I zabrałam się za tarczycę. Kolejny raz. Będzie taki artykuł trochę bardziej wgłębiający się w temat niedoczynności, nadczynności tarczycy. No i jak sobie pomóc naturalnie, oczywiście. Więc takie materiały będą niedługo na naszym blogu. I słuchajcie, chciałam powiedzieć na temat przede wszystkim tego suplementu diety. Nie wiem, czy ktokolwiek już stosował tarczę na wirusy? Antywirusowa. Tak, ona tutaj na opakowaniu miała pokazywać, że ona chroni przed tymi okropnymi wirusami, które zewsząd ponoć tylko czyhają, żeby nam wejść do nosa i zainfekować. No i ta tarcza została jak gdyby z tą myślą, żeby wesprzeć odporność organizmu. No bo jak pewnie wiecie, to odporność nasza indywidualna decyduje o tym, czy zachorujemy na daną chorobę, jak ją przejdziemy, czy będzie to stan bardzo ciężki, czy w ogóle coś nas zupełnie ominie i będzie to postać bezobjawowa.
co też nie wyklucza, tak? Że możemy po prostu mieć zakatarzone dziecko w domu, a nas te wirusy w ogóle jakoś nie dadzą o sobie znać, albo po prostu będziemy mieli tylko lekko podwyższoną temperaturę i żadnych innych objawów. Więc ten produkt wszedł do zielonego detoksu, już jak widzicie, jest zupełnie u mnie pusty. Ja go zużyłam na jesień. I w składzie, jak możecie przeczytać na stronie internetowej, jest babka płeżnik, ekstrakt z liści tymianku, wyciąg z liści orzecha czarnego, z owoców czepetki pachnącej, czyli to jest goździk. O, goździki nawet tutaj, zobaczcie, są. I ostropes flamisty. Więc ta mieszanka ma przede wszystkim na pierwszym miejscu babkę płeżnik. To od razu sugeruje, że najwięcej jest tego składnika. No i to jest absolutnie prawda, bo babka płeżnik ma przede wszystkim w tej mieszance pobudzić perystaltykę jelit, żebyśmy się wypróżniali codziennie, żeby ten proces detoksykacji przez jelita był jak najbardziej taki regularny, codzienny i żeby nie kumulowały nam się w jelitach różne toksyny. Ma też lekko właśnie oczyszczać tym błonnikiem nasze jelito grube. No i też liść tymianku, który jest na drugiej pozycji, powoduje lekkie odrobaczanie, lekkie pozbywanie się pasożytów. No i podobne właściwości ma orzech czarny. One też są bardzo mocno przeciwwirusowe, więc to działanie tych trzech substancji razem z goździkiem jest właśnie mocno skierowane na wirusy i na bakterie. Aha, no i mamy jeszcze w ogóle kwas askorbinowy. A ktoś pamięta w ogóle, co to jest kwas askorbinowy? Bo przyznam szczerze, że długo też nie wiedziałam. No i zastanawiam się, czy wiecie, jaka bardzo popularna substancja kryje się pod tą nazwą. Była w ogóle bardzo duża, że tak powiem, no jak to powiedzieć, afera, no można to powiedzieć, że ludziom się w pewnym momencie wmówiło, że tylko lewoskrętna forma tej witaminy jest skuteczna, a inne już nie. No i wynikły bardzo wielkie boje na internecie w pewnym czasie. Zastanawiam się, czy wiecie, co to jest kwas askorbinowy. No, piszecie? O, fajną bluzę, dziękuję. Asi też pisałam, że bardzo mi się podoba jej bluza, taka w kwiatki. Więc no, czekała na swoją kolejkę ta moja bluza. Też ją bardzo lubię. No więc, czy ktoś pamięta, co to jest kwas askorbinowy? Jakie ma działanie? Halo? Tak, witamina C, brawo. Brawo, witamina C. Witamina C bardzo pomaga budować naszą odporność i też jest bardzo silnym antyoksydantem. Więc jeżeli jest jakiś stan zapalny, jeżeli coś się dzieje nie tak z naszym organizmem, powoduje to powstawanie bardzo dużej ilości wolnych rodników, które niszczą i struktury białkowe i potrafią nawet zniszczyć DNA, więc te różne wolne rodniki bardzo duże szkody czynią w naszym organizmie. No i powodują dalsze stany zapalne, więc jakby koło się rozkręca dalej i dalej. A witamina C neutralizuje je. I powoduje, że nasz układ odpornościowy radzi sobie dużo lepiej. Ostropies flamisty, jak zapewne pamiętacie, jest też w naszej mieszance zdrowe jelito. I ostropies flamisty wspiera wątrobę, kochani. Wątrobę. A, i właśnie niedawno skończyłam też artykuł o wątrobie. Więc jak oczyścić wątrobę? Ja oczyszczałam wątrobę parę razy i słuchajcie, no bardzo to duże zmiany wprowadziło w moim życiu. Jeszcze bardziej jak gdyby zdobyłam zaufanie do tych metod, bo faktycznie poczułam się dużo lepiej i moje dolegliwości zaczęły się cofać.
co było dla mnie wielkim zdziwieniem, no bo długo też ufałam medycynie na tej konwencjonalnej i ciężko mi się było przestawić na myślenie takie bardziej holistyczne. No dobra, ale wracając do tematu, tak, to ja myślę, że teraz jest taki czas, kiedy ciężko jest generalnie pójść do lekarza. Z tego co słyszałam, nawet minister zdrowia zniechęca lekarzy do udzielania pomocy lekarskiej w kwestiach takich jak różne operacje. One są wstrzymywane, odwoływane, przesuwane. Aha, tutaj zielony detoks mi podpowiada. Jakie dolegliwości? No, mogę powiedzieć, że cofnęły się moje alergie. Alergia na kurz i różne, miałam też alergie pokarmowe, więc na pierwszym moim jak gdyby sprawdzianem dla zielonego detoksu było to, czy ja się faktycznie ich pozbędę, no bo też nie ufałam każdemu słowu Asi tak na słowo. Wolałam po prostu przetestować i zobaczyć, zanim cokolwiek powiem pozytywnego na temat tej całej koncepcji. No ale zanim to nastąpiło, no to faktycznie ja półtora roku tak ostro musiałam robić te detoksy. Odstawiłam wiele substancji, na które byłam uczulona. No i tak mocno się skupiłam na tym zdrowiu swoim. Ale widząc kolejne sukcesy, no coraz bardziej mi się to podobało. Tak, aha. No, Joanna pisze pewnie, albo ktoś z naszego zespołu, że trzeba kod rabatowy ważny do północy i on jest bazar 0317. Ale kochani, piszcie, poproszę kod, tak, bo to jest dla nas sygnał, że nas oglądacie, że w ogóle ten format jest dla Was interesujący, ważny i pomaga nam to dotrzeć do kolejnych odbiorców. A myślę, że właśnie w dobie takich zawirowań politycznych, zawirowań no, zdrowotnych też, no bo nie ukrywajmy, ludzie chorują tak jak chorowali, a może nawet bardziej. No, czasami zostajemy pozbawieni opieki zdrowotnej tak z urzędu, więc ja myślę, że warto sobie tutaj wypracować pewne takie alternatywne ścieżki, które pomagają nam nie tylko w takich sytuacjach, kiedy coś się dzieje bardzo złego, jakaś infekcja nas dopada i po prostu widzimy, że jesteśmy chorzy, ale też takich dolegliwościach przewlekłych, które mnie jak gdyby dotykały, no i też objawiały się w problemach z jelitami. No, dużo o tym mówić, tak? Więc ja też w 2017 roku, jak się do Asi zgłosiłam, to też wertowałam internet w kierunku znalezienia sposobu na bardzo częste problemy z uszami mojego syna. Tak, no i bardzo często widziałam opinię, że srebro koloidalne jest fantastycznym lekiem na zapalenie ucha środkowego. U nas to było po prostu prawie że raz w miesiącu. Ten płyn cały czas się zbierał w tym uchu. No, już mówiłam o tym wielokrotnie, dziecko przestawało w pewnym momencie słyszeć. Więc ja zastosowałam po prostu te wskazania, żeby psikać na początku infekcji srebrem koloidalnym, które tutaj właśnie mam w takiej formie, takim aerozolem. I to zdaniem naturopatów bardzo ładnie hamuje infekcję na wczesnym stadium. Jak to zastosowałam, to naprawdę byłam w szoku. Infekcja bardzo szybko się kończyła, mimo że ja zastosowałam prawie że tylko srebro koloidalne i jakiś olejek tymiankowy do inhalacji i nie pamiętam, chyba pełdarko wtedy stosowałam, więc parę takich dosłownie ziół poprawiały całkowicie
i wyleczały z infekcji, na którą normalnie dostawałabym od razu antybiotyk. No i ja naprawdę wszystkim polecam, kto ma problemy z uszami albo nawet rozwijającą się infekcją, żeby sobie zakroplić do jednej dziurki, poleżeć chwilkę, później do drugiej dziurki i ta infekcja ucha albo nas ominie, albo w ogóle ją zdołamy na wczesnym stadium zahamować i ona no, się po prostu bardzo szybko skończy. Wiele moich znajomych też przekonałam do tego sposobu i cieszę się bardzo, że im się to u nich sprawdza. Dobrze, czy macie jakieś pytania? Może ja teraz zobaczę. Bardzo dziękujemy za komentarze. Piszcie, piszcie. Witamina C. Po raz pierwszy na żywo Małgorzata. Pozdrawiam też również. Warszawa pozdrawia Wrocław. Kochani, możecie serduszkować w międzyczasie. Tak. Można wrzucać pytania w innym temacie niż mówisz, typu ostatni ostropest. Dobrze, chcecie kod. Bardzo fajnie. A ktoś już skorzystał z takiego rozwiązania, że no, zamówił po prostu tego dnia i dostał zniżkę? Możecie, że to jest korzystne rozwiązanie, tak? Jeżeli będzie dużo serduszek, to będzie to dla nas sygnał, że to ma sens i że Wam się to podoba. No dobrze, to ja powiedziałam pokrótce o tym, co robię, kiedy moje dziecko ma infekcję, ale przyznam się szczerze, że jest bardzo wiele dróg, moim zdaniem, do osiągnięcia tego celu, jakim jest wyleczenie infekcji, która się pojawia i no i osiągnięcie tego stanu, kiedy no, nic nam zasadniczo nie jest i jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować bez większych trudności. I jak pewnie zauważyliście, bardzo wiele takich ziół ma bardzo podobne efekty, ale najsilniejszy chyba jest olejek z oregano, który tutaj mam. To jest ogniste oregano, czyli te nierozcieńczone. Ale jest możliwe do kupienia także w formie bezpiecznej. Nie ogniskuje się. Ono ma takie płomienie. Jest bardzo, bardzo mocno stężone. Więc zastosowanie w formie nierozcieńczonej przez jakiś olej może skutkować poparzeniami nawet. Podobnie w przypadku olejku z tymianku. Jego też nie stosujcie nigdy bezpośrednio na skórę albo do wdychania, bo czy wewnętrznie. Ma taki mocny smak, że będziecie czuli się po nim źle i koniecznie trzeba wziąć jakiś łyk oleju w takim wypadku, a nie daj Boże, jak zatrzemy skórę takim olejkiem albo oko. No to trzeba przemyć na przykład wacikiem z olejem kokosowym i to jedynie jest dobra droga. Niestety przemywanie samą wodą nie zniweluje tego mocnego efektu, jaki daje olejek. Tak mocno stężony. Więc naprawdę uważajcie. Przy tych dwóch olejkach tak, zdecydowanie warto się zastanowić, czy na pewno chcemy to zrobić. No i bardzo ostrożnie z dziećmi, tak, żeby nas nie trąciły, nie wylały sobie tego na twarz. To by była masakra. Ale nie wszystkie nasze olejki są aż tak skoncentrowane. Na przykład Junior na gardło jest rozcieńczony, bo ma olej z czarnuszki w składzie. Tak samo intymna mgiełka. To jest do zastosowania na skórę bezpośrednio i nie będzie się naprawdę nic złego działo. I agent zawodowy zatokowiec. Chociaż wy mówicie, że on jest mocno skoncentrowany i ja na przykład jak go sobie stosuję tutaj na te okolice zatok, to no, powiem, że troszeczkę jest za mocny i jak sobie wolę rozcieńczyć się również z jakimś olejem, bo tutaj mnie pali i po prostu oczy mam załzawione. Więc ja go sobie rozcieńczam i koniecznie trzeba to też robić w przypadku, gdy chcemy pomóc naszym dzieciom, jeżeli mają katar i inne tego typu rzeczy.
Bogusia pisze, że oregano to straszna siekiera. Zgadzam się. Więc jak ktoś nie ma doświadczenia z olejkami, to naprawdę bezpieczne oregano niech sobie kupi. I dopiero później jakoś może zacząć się z tym ognistym oregano zaznajamiać. To kochani, jeszcze co tu jest rozcieńczonego i bezpiecznego absolutnie dla wszystkich? No, psik to takie bym powiedziała na pograniczu, bo on jest bardzo mocny i też pomyślany jest o tym, żeby stosować go na gardło. Więc sprawdza się świetnie, jeżeli ktoś ma tendencję do angin. Ja znam parę takich osób, które po prostu jak mają już jakieś nacieki ropne na migdałkach, a bardzo często im się to zdarza w infekcjach, to idą często do lekarza od razu po antybiotyk, a ja po prostu czasami mówię, no ale może zastosować właśnie taki psik. No i nasi klienci po prostu w ten sposób sobie radzą z anginami, bo jest tak bardzo mocno skoncentrowany ten preparat, że ma działanie prawie że tak jak przy antybiotykach. Więc ja bardzo, bardzo mocno polecam. Tylko też tutaj uwaga, on mocno dosyć wysusza śluzówkę. Więc trzeba często też to popić jakimś olejem lnianym albo jakimś tranem. Wtedy ten efekt będzie dużo lepszy. Chcę kot. Chcecie kot? Kto jeszcze chce kot? Będę czytać komentarze. Ile sztuk probiotyku jest w opakowaniu? Cena 24,99. Aha, mam tu probiotyk. Jest tylko 10 kapsułek, tutaj jest napisane. Tylko że te kapsułki to one są bardzo silne, jeżeli chodzi o działanie, i to tak jakby się połknęło dwie kapsułki jakiegoś preparatu od konkurencji, więc to tak może się wydawać, że to jest mało, ale tak naprawdę czasami wystarczy jedna kapsułka dziennie, albo nawet raz na 2 dni, żeby się poczuć znacznie lepiej. Dobrze. Tutaj odpowiadacie na pytanie, tak. Czy probiotyk można stosować u dzieci 19 miesięcy? Probiotyki są stosowane, z tego co wiem, u dzieci niezależnie od wieku, więc nawet widziałam reklamę w telewizji 3-miesięcznego dziecka, więc one są dostosowane też do takich maluszków. Wiadomo, trzeba podawać antybiotyk w momencie, kiedy stosujemy bardzo silne zioła. Albo stosujemy antybiotyki z apteki, które nam przepisał lekarz. Oczywiście też jest taka opcja, tak? Jeżeli sobie nie radzimy z jakąś infekcją, czujemy się coraz gorzej, po prostu gorączka się podnosi i widzimy, że już jesteśmy coraz słabsi, albo dziecko nasze czuje się coraz słabsze i na nic nie ma siły, no to też gdy nie mamy doświadczenia, to ja absolutnie radzę pójść do lekarza, żeby zobaczyć, czy ten antybiotyk w takim sytuacji nie trzeba by podać, bo nie zawsze mamy silne zioła przy sobie albo taką wiedzę, żeby to wszystko ogarnąć samemu. No ale jeżeli nawet zastosujemy antybiotyki, które nam lekarz przepisze, no to koniecznie trzeba zastosować probiotyk, przepraszam, który uzupełni tę florę wybitą podczas antybiotykoterapii. Jeżeli chodzi o małe dzieci, to trzeba dostosować po prostu dawkę do tego, jaka jest rozpisana na stronie internetowej sklep.zielonydetoks.pl. I tam na tej stronie będzie widoczne taki przycisk dawkowania. I tam trzeba wejść. Do każdego preparatu jest PDF, więc na przykład Ctrl F wciskamy i nam to szybciutko wtedy wyszuka ten konkretny preparat, który nas interesuje. Okay.
Ja tak na pamięć, no niestety nie znam wszystkich dawkowań, więc też troszeczkę miejcie wyrozumiałość. Dziecko 5 lat, jak stosować olejek z kurkumy. No to też właśnie proszę, żebyście sobie te PDF-y otworzyli. Ja nie chcę was wprowadzić w błąd, bo no ta wiedza jest troszeczkę taka, no że ciężko by mi było powiedzieć na takie pytanie. Przepraszam was. Dlaczego w opisie na stronie sklepu nie ma info, że usuwa on metale ciężkie? Mi się wydaje, że był taki opis. Chyba powinien być, moim zdaniem. Wiem, że jak robiłam opis do pierwszego oczyszczenia, to było to bardzo mocno podkreślone. I dziękuję, Małgorzato, że zwróciłaś na to uwagę. Myślę, że trzeba będzie go trochę zredagować w takim razie, bo tak faktycznie jest. Ale może tu Asia taką decyzję podjęła, bo ten temat metali ciężkich, nopów i tego typu rzeczy, no to jest bardzo kontrowersyjny i no i może dlatego tego nie ma jeszcze. Czy probiotyk rozpuszczać, czy połykać? Znaczy ja myślę, że po prostu jeżeli jest takie dziecko 5 lat, to najlepiej wysypywać do pożywienia i no to zazwyczaj jest tak, że się do dzieci dostosowuje dawkę dużo mniejszą, bo w przeliczeniu na wagę. Więc jeżeli dla człowieka dorosłego jest jedna kapsułka, no to ja tak sobie to myślę, że no 5 lat, no to tak 1/4 kapsułki nawet wystarczy. No ale tutaj właśnie odsyłam do dawkowań. Bogusia mówi, że można podawać maluszkom. No tak. No to dawkowania wszystkie są na stronie internetowej, kochani. Było o. Czytałam dwa razy, było o raku mózgu. Aha. Tak, bo inny stosowałam. Chciałam dziecku podnieść odporność po antybiotykoterapii, pisze Ela. No i co, udało się, Elu? Daj znać. Tak, wiecie, nie wiem, czy wiecie, ale nasza odporność po antybiotykoterapii jest bardzo obniżona, więc jesteśmy w sumie mocno narażeni na kolejne infekcje. No i czytałam właśnie artykuły, że bardzo często dochodzimy do równowagi, jeżeli chodzi o tę florę, o wszelkie mechanizmy naszej odporności, nawet przez 2 lata. Więc to nie jest takie bezkarne, jak gdyby podawanie antybiotyku. Ja myślę, że powinno się dużo częściej próbować właśnie takich naturalnych metod i one naprawdę mogą być skuteczne. No ja przynajmniej tego doświadczyłam no i dlatego tutaj dla Was jestem i Wam o tym opowiadam. Okej. No i często jest takie pytanie, co zrobić, jak mamy infekcję? Czy przestać na przykład, zaprzestać odrobaczania, jeżeli jesteśmy w trakcie kuracji? No i ja powiem, jak ja po prostu działam. No i ja wiem, że jak jest infekcja, to nawet często intensyfikuję taką samą w zasadzie przyjmuję taktykę jak przy odrobaczaniu. Więc co robię? Magiczny proszek pomaga organizmowi no, się troszeczkę odkwasić. To takie niezbyt jest adekwatne słowo, ale chodzi o tą równowagę zasad i kwasów w naszym organizmie. I tu są te zasadotwórcze minerały, cytrynian magnezu, cytrynian potasu, które są potrzebne naszemu organizmowi i ich często za mało po prostu jest w pożywieniu. Więc to spożywamy między posiłkami. Jest to bardzo ważne. Wiem, że nie wszyscy jeszcze o tym pamiętają. No, to jest nazywany magiczny proszek, ale teraz w sklepie pod nazwą Hydromoc. Ja mam po prostu starsze opakowanie. No i jak już się nawadniamy, szczególnie rano, pamiętamy o tej pierwszej szklance wody, to później do posiłku stosuję enzymy trawienne, żeby przyspieszyć wszelkie procesy biochemiczne, jakie zachodzą w naszym ciele. Enzymy trawienne odciążają trzustkę, no i pomagają w
No, we wszystkim pomaga. W zasadzie nie ma rzeczy, na które one nie pomagają. Przede wszystkim pomagają nie mieć też pryszczy. To było dla mnie istotne, bo kiedyś byłam cała po prostu w wypryskach. No, całe studiowałam w zasadzie i później aż do momentu, kiedy urodziłam dzieci. No, to była zmora okropna. Teraz tylko pojedynczo się zdarzają takie rzeczy, więc to też jest fajne, naprawdę. Można nastolatkom podsunąć takie coś, jeżeli mają problemy, i naprawdę będą się dużo lepiej czuć fizycznie i psychicznie, kiedy no, nie będą mieli po prostu całej twarzy w okropnych, chropiejących krostach. 2 lata? Małgorzata, a możesz. Aha, powiedzieć, a że 2 lata jest ta obniżona odporność i znaczy nie, może nie 2 lata obniżona odporność, ale chodzi o jakby powrót do tego stanu idealnego sprzed tej antybiotykoterapii. Znaczy ja myślę, że 2 lata to komuś to idzie tak naprawdę powoli, bo z naszymi probiotykami i ziołami myślę, że dużo szybciej jesteśmy w stanie doprowadzić się do porządku. No ale nie wszyscy są może aż tacy obeznani, prawda? I chcą tyle pieniędzy wydawać na suplementy, no wolą na leki, tak? Ja też bardzo, bardzo często, jak sobie widziałam te suplementy, diety nawet w aptekach, te ziółka, różne soki z aronii, soki z aloesu, tak myślałam, kurde, jakie to drogie, po co to kupować? Tyle się wydaje na leki, jeszcze będę wydawać na jakieś rzeczy, które pewnie nic nie pomagają. No teraz mam troszeczkę inne do tego podejście. Asia pisze, Joanna, 100% racji. Jak nie trzymam diety, to od razu mam wypryski i wtedy enzymy to zbawienie. No. Tutaj teraz wam powiem troszeczkę o powderko, bo to był suplement, który. One się ciemno zrobiło. Który Joanna nam zaproponowała jako element kuracji odrobaczającej moje dziecko i nas wszystkich, bo on jest bardzo, bardzo wszechstronny. No i w pewnym momencie zaczęłam go stosować zamiast tych lekarstw czy rzeczy, które no, proponował mi lekarz. No i nawet w pewnym momencie byłam taka dumna z tego powderka, jeszcze chodziłam do lekarza po zwolnienia z pracy i powiedziałam, to jest taki fantastyczny po prostu rzecz, żeby ludzie po prostu wiedzieli, tak? Więc pani lekarka tak powiedziała, powderko? Co to jest powderko? No ja wyciągnęłam wtedy, bo miałam przy sobie w torebki, no i było wielkie szoko, no oczywiście nie wiedziała, co to jest. Ale myślę, że możemy przy takich okazjach troszeczkę też edukować naszych lekarzy, POZ-u, żeby trochę dowiedzieli się więcej na temat tego, co jest skuteczne. I może kiedyś, może się uda przebić się z tą wiedzą, bo póki co widzę, że oni bardzo są sceptyczni i nawet tacy niechętni troszeczkę. Nie wiem, może konkurencji nie lubią. Okej. Małgorzata pisze, ja mam 62 wiosny, nie używam leków. Babcia 5-letniej wnuczki. No gratuluję Pani Małgorzato. A jak długo Pani tak nie używa leków całkowicie? Przyznaję, że nie mają doświadczenia. No. Z ziołami. Ja wiem, że na uczelniach medycznych są pewne takie kierunki z farmakologią, chyba z ziołolecznictwem. Mam znajomą, która pod tym jest, no i ona oczywiście też fajną ma wiedzę. Chociaż nie mam z nią za bardzo teraz już do czynienia, bo to w zasadzie znajoma mojego męża i mieszka w zupełnie innym mieście. Ale tak, myślę, że to jest fajny kierunek. Okej. Jeszcze chciałam Wam pokazać Coral Mine. To jest produkt korala, od którego zaczynałam. Więc jak ktoś coś takiego jeszcze ma, na przykład znajdzie u siebie w szafce zapomniane takie saszetki, to jest bardzo, bardzo podobna, mają funkcję
funkcję nawodnienia naszego ciała, żeby po prostu woda łatwiej wnikała do wnętrza komórek i następowało no, sprawniejsze wydalanie naszych produktów przemiany materii i sprzątanie po tym wszystkim. Kochani, no chcecie kody? Kto jeszcze chce kod? Ja Wam jeszcze powiem, że od tego momentu, no to niestety, jak ja będę prowadziła sama te bazary, to będzie transmisja tylko i wyłącznie na Facebooka. Więc i no myślę, że ten film nagra, da się jakoś udostępnić jeszcze na Facebooka pewnie. Asia, daj znać, czy się da jakoś go zgrać i przekazać jak gdyby na inne kanały, z którymi się z Wami kontaktujemy. Wynika to z tego, że po prostu mam jeden telefon na ten moment, a Asia ma trzy, więc nie da rady tego transmitować tak na żywo na TikTok, chyba że właśnie znajdziemy jakieś narzędzie do streamowania na Messengera, na Instagrama, na YouTube'a i na TikToka, jak to było do tej pory. No póki co spotykajmy się tutaj na Facebooku. Więc jak macie znajomych, którzy korzystali z innych kanałów, to po prostu przekażcie tę informację. Dobrze. Taki sam jest kod dla wszystkich, tak. Trzeba się... Asia pisze, że czuje się jak telefoniczny Alfons. Okej. Więc powiedziałam tutaj o naszych, moich hitach na wszelkie infekcje, ale jak zapewne wiecie, nasz olejek na odrobaczanie tutaj ma też olejek z oregano, ma też olejek tymiankowy i olejek ze skórki cytryny, więc on w zasadzie jest, tutaj można by było napisać, te trzy równa się olejek na odrobaczanie. Dziękuję Asiu, że mnie tutaj wspierasz, bo ja nie wszystko ogarniam, jak widać. Więc olejek na odrobaczanie bardzo warto kupić, jeżeli chcemy też hamować takie infekcje codzienne, tak? Dopada nas grypa, dopada nas jakaś angina albo po prostu przeziębienia. I ja naprawdę stosuję to bardzo wszechstronnie. Asia pokazywała, że smaruje sobie z tym stopy. Ja też smaruję stopy, ale częściej w zasadzie stosuję inhalację i na przykład dzieciaki, jak moje mają katar, to im każę sobie smarować klatkę piersiową tutaj, żeby to nie tylko właśnie te substancje zostały wchłonięte przez skórę, ale też ten zapach się unosił tutaj do wszystkich tych zatok naszych, żeby on wędrował przez nos i odtykał miejsca. Odtykał nam zatoki i nosek, który jest często zatkany podczas kataru. Okej, co mam Triannu powiedzieć? Marto, powiedz na koniec o tej akcji. Dobrze. A to już jest koniec? Numer telefonu. Nie wiem, to chyba jest rozmowa z Joanną, tak? Trochę nie ogarniam. Numer do telefonu do firmy. Ja z tego co wiem, nie ma takiego numeru podanego. Ale może będzie. Nie wiem. Joanna niech pisze. Aha, Joanna pisze, że mail biurosuperoczyszczanie.pl. Taki jest mail. Więc jak u nas jest infekcja, no to tak jak powiedziałam, te trzy olejki równa się olejek na odrobaczanie. To jest dobry po prostu sposób. Zobaczcie, on wygląda tak. Może się Wam mylić z pogromcą Candidy, bo ma bardzo podobną etykietę, chociaż to później zmieniłyśmy. One są już u mnie wyczerpane, bo zrobiłam właśnie odrobaczanie. Teraz je kończymy. Olejek na odrobaczanie też można stosować na ranki, jeżeli są jakieś, załóżmy, otarcia,
i coś na przykład nam się podchodzi ropą, no to to jest naturalny antybiotyk, który nam może zastąpić właśnie na przykład maść specjalną, jakąś ze sterydem na takie zmiany i zapobiega rozwojowi zakażenia. Dobrze, kochani, jeszcze powiem Wam, kiedy dzieci czy my chorujemy, pojawia się gorączka, to oczywiście możemy zastosować olejek miętowy. Olejek miętowy ma działanie przeciwbólowe, ale też obniża naturalnie gorączkę. No i wtedy jak go stosować? No przede wszystkim ja smaruję rozcieńczonym olejkiem stopy, pachwiny oraz miejsca pod pachami i wtedy ta temperatura po prostu magicznie spada. Nie trzeba stosować tych, wiecie, aptecznych rzeczy, tu już nie będę mówiła dokładnie jakich. Każdy wie, o które chodzi. I on bardzo też, dzięki temu, że jest naturalny, wzmacnia naszą odporność. Także no, następne infekcje będą po prostu łagodniejsze, bo nie zachorujemy tak łatwo, no bo to generalnie o to chodzi. Ja Wam też powiem, że jeżeli mówimy o mojej przeszłości, to było tak, że wystarczyło, że mnie coś przewiało na dworze. Normalnie raz w miesiącu byłam chora praktycznie. I zaraz łapałam infekcję. Naprawdę taki miałam fatalny poziom odporności. Ja obawiam się, że gdyby tak dalej poszło, no to był w zasadzie wyznacznik tego, jak było źle. No, jak na pewno wiecie, rozwój wszelkich w zasadzie chorób wynika ze słabej odporności. No i nie wiem, może bym miała nawet nowotwór. Także ja jestem bardzo wdzięczna Asi i suplementom, bo naprawdę ta odporność się poprawia i jest dużo lepiej. Słuchajcie, mam tutaj jeszcze kurkumę, która została już przeze mnie i całą moją rodzinę zjedzona. Więc to jest alternatywa albo uzupełnienie kuracji odrobaczającej razem z fałdarką, albo dostosowania także na infekcję. Nie ma żadnych powodów, żeby tego w czasie infekcji razem nie stosować. No chyba, że to akurat jest nasze pierwsze odrobaczanie i mamy bardzo wysoką temperaturę, gorączkę, bo na przykład te pasożyty, które staramy się zabić, no tak bardzo nas zatruły, że już więcej nie jesteśmy w stanie tego ciągnąć. No to może jednak zrobić sobie chwilę przerwy, może zastosować coś innego, co tak bardzo odrobaczające nie jest. No, co tu można by było wtedy zastosować? Joanno, jesteś na linii? Co zrobić, kiedy podczas pierwszego odrobaczania? No, nie dajemy sobie rady z tym. Dobra, no pytanie, jak najlepiej zażywać pierwsze oczyszczanie? Tak, pierwsze oczyszczanie jest to produkt, który można zastosować właśnie na pierwsze oczyszczanie i dlatego ono jest pomyślane tylko jednoskładnikowo z najmocniejszym naszym preparatem, żeby no, generalnie przyspieszyć wydalanie substancji razem z kałem i tych pasożytów. I ta kurkuma wspiera woreczek żółciowy, wspiera wątrobę, jest bardzo silnie przeciwrakowa, przeciwgrzybicza. No, jest po prostu zupełnie tak samo wszechstronna jak podarko. No, kochana Joanno, co zrobić, jak mamy pierwsze oczyszczanie i nie wiemy co, i dostajemy wysokiej gorączki oraz no, innych objawów, załóżmy na to kaszel, katar. Co byś zrobiła? Dobrze, że jesteś w ogóle. Dobra. Kochani, ja tutaj zobaczę, czy nie ma jakichś pytań, których ja przeoczyłam. Nie. Kochani, macie może jeszcze jakieś pytania?
Ja stosowałam na przykład niedawno całkiem w czasie infekcji olejek kurkumowy wewnętrznie, bo pamiętałam w czasie z kampanii promocyjnej, że on jest bardzo też zwalczający infekcje i powiem Wam, jest spoko. Może to być alternatywa, jeżeli nie mamy na przykład olejku tymiankowego. Ale właśnie on mocno te metale ciężkie zbiera razem z kurkumą z pierwszego oczyszczania, więc naprawdę Wam polecam, jeżeli podejrzewamy albo mamy stwierdzone w analizie pierwiastkowej włosa, no, że mamy dużo tych metali ciężkich. Dobrze. Aha, a robiliście w ogóle analizę pierwiastkową włosa? No ja miałam zrobić, ale to niestety trzeba na włosy te takie no, niefarbowane, więc mnie to trochę zniechęciło, ale badałam to biorezonansem. No i po prostu mam porównanie. O, Joanna mówi, z doświadczenia mogę powiedzieć, że w 99% przypadków to, że wtedy to się dzieje, to infekcja i przypadek, że pojawia się podczas pierwszego oczyszczania. Więc Małgorzata pisze, że nie robiliście. Ja też nie robiłam, ale właśnie jest więcej troszeczkę metod diagnostycznych na metale ciężkie. Ja nawet kiedy trochę uważałam, że to jakaś ściema jest, że tyle u nas tego jest, to nie zwracałam na to uwagi, ale tak profilaktycznie robiłam kąpiele w ostrożeniu, bo słyszałam, że one bardzo pomagają. No i stosowałam te zielone koktajle, które też te metale ciężkie wyciągają. A farbowanie henną też wyklucza badanie z włosa? To pewnie pytanie. Ja nie wiem, czy farbowanie henną wyklucza. Jeżeli ktoś by właśnie chciał zrobić badanie pierwiastkowe włosa, no to musi sobie 10 jak gdyby miejsc znaleźć na swojej skórze głowę i odciąć tutaj te końcówki właśnie niefarbowane, to zebrać i wysłać do laboratorium. No, jest troszeczkę, w ogóle jest cały artykuł na ten temat, jak wyciągać metale ciężkie z organizmu i też wszystkie metody badawcze tam są opisane, więc na blogu Zielony Detoks możecie wyszukiwarkę dowolną wpisać. Wyciąganie metali ciężkich, czy 7, nie, 8 chyba kroków do wyciągania metali ciężkich, więc ten artykuł Wam się pojawi. A można dodać do jedzenia czy jogurtu kokosowego? Chodzi o pierwsze oczyszczenie, tak? Czy o co? Pierwsze oczyszczenie dajemy z wodą. No, myślę, że to jest odpowiedź na to pytanie. Ja też nigdy nie dodawałam tej babki płeszczyk do jakichś produktów spożywczych i spożywałam po prostu pół godziny przed posiłkiem albo pół godziny po i często też w towarzystwie probiotyku, żeby dać jeszcze więcej domków naszym tym bakteriom probiotycznym, które chcemy odbudować. No, słuchajcie, o tym, co ja tutaj mam, chyba powiedziałam prawie o wszystkim, oprócz o herbatce na odporność. Jak ktoś widział relację Joanny z magazynu, to widział, jakie mamy po prostu szalone ilości tej herbatki. I zdradzę Wam sekret, można ją teraz już kupić dużo taniej. To jest taki sekret, nie sekret, po prostu na stronie internetowej jest cały zestaw. Pięciu tych herbatek, także wychodzi po dosłownie chyba 12 zł za sztukę. Jest to duża obniżka w stosunku do tego, co było wcześniej. I ja już sobie zamówiłam u Asi, więc do mnie przyjdzie i po prostu będę dawała osobom, między innymi, które COVID-a jakoś ciężko przeszły i mają powikłania z sercem związane, no bo ponoć to jest właśnie dosyć popularny problem u moich dzieci. Nauczycielki parę miesięcy po prostu nie przychodzą do szkoły i nie uczą, są na zwolnieniu, bo mają jakieś powikłania. Nie wiem, na ile to faktycznie jest
taki duży problem, a źle się czują. No i ile, wiecie, no, może to jest taka tylko wymówka, nie jestem w stanie tego zbadać. Dobra, kochani, co wy tu piszecie? Bo widzę, że się rozpisaliście bardzo dobrze. Komentarze są wskazane. Zielone koktajle. Aha, zielone koktajle. Ja mam w ogóle taką książkę, wam pokażę. Dziękuję za cierpliwość, kochani. Mam całą książkę o koktajlach. Są to koktajle na każdą okazję. Ja widziałam, że jest mnóstwo takich książek, więc jeżeli szukacie inspiracji, to naprawdę można sobie zrobić bardzo, bardzo różne i dedykowane różnym schorzeniom, różnym problemom. W tej książce, słuchajcie, są koktajle na odchudzanie, na oczyszczanie, odmładzanie, odporność, koncentrację, dla sportowców, rozgrzewanie i orzeźwienie. Ale przyznam wam szczerze, że mój mąż nie lubi takiej dużej różnorodności i on stosuje zazwyczaj jeden koktajl, który ma taki skład: szpinak, banan, pomarańcza i dodajemy do tego witaminę C i proszek z pestki awokado, bo my mielimy te pestki. Nie wiem, czy znacie takie coś, ale ponoć one są mega zdrowe, pełne witamin, kwasów tłuszczowych, tych nienasyconych. No to kochają nawet nasze dzieci. Jest to dość słodki koktajl, no i nam bardzo smakuje. A inne wariacje, no to już raczej ja robię, ale mój mąż pokochał koktajle i robię dla całej rodziny. Więc można naprawdę różne takie warianty sobie dostosowywać. Można z truskawkami robić, no dosłownie wszelkie kombinacje. My wykorzystujemy od niedawna nawet liście z kalarepy. Bo okazuje się, że ona ma bardzo dużo witaminy C. Nawet był jakiś program w telewizji i moje dzieci: mamo, mamo, liście z kalarepy są takie zdrowe, rób z tego koktajle. Serio. Więc one zastępują nam szpinak. Tak samo liście z rzodkiewki. Nie wrzucamy do śmietnika, tylko po prostu je wykorzystujemy. No i dodajemy owoce, które są sezonowe. Dobra, kochani, będziemy kończyć. Dobra, będę czytać. Zielone koktajle to baza, często szpinak, jarmuż. No właśnie, ja też jarmuż stosowałam, ale on taki jest, no czasami bardzo łykowaty. Trzeba mocno, długo mielić go. Ale jest mega zdrowy, naprawdę. Czy dziecku pierwsze oczyszczenie mogę dodać do zupy? No raczej chyba nie. Lepiej z wodą, naprawdę. Ja piję sok selera i jarmużu. No to bardzo fajnie. Myślę, że dlatego jesteś taka zdrowa, Małgorzato. Szczotka z miodka. Joanno, o co chodzi? A gdzie dostałam tę książkę? Książkę dostałam, nie wiem, na jakimś chyba, w jakimś sklepie, taką ze zdrową żywnością, gdzie sobie zamawiałam jakieś różne suplementy czy nawet jedzenie. Często po takich miejscach tam szukam. I kupiłam ją sobie na Boże Narodzenie. Prezent dla siebie. A, i on pisze, można dodać pierwsze oczyszczenie do zupy. To nawet nie wiedziałam. Oho, Małgorzata pisze, że o pestkach awokado. Pestki i awokado zwiększają przyswajalność witamin. Tak. No dobra, kochani. Więc ja miałam powiedzieć tutaj o tym, że można smarować stópki. To jest dla mnie taka już oczywista oczywistość, że no zapominam. Jakim olejkiem można smarować stopy?
Ja myślę, że każdym, absolutnie każdym, żeby no właśnie on dał taki efekt też lekkiego odrobaczenia, wzmocnienia odporności, ale najfajniejsze chyba są olejki z cytryną, no bo one tak pięknie pachnie. Tak samo olejek z pomarańczy. No jeżeli to robimy na noc, no to naprawdę nam wszystko jedno, tak? Jak nam pachną stopy. Ale w ciągu dnia, no to ja bym ten polecała, tak, na rano. Joanna też kocha olejek na odrobaczanie, na stopy, bo tam jest skórka cytryny. No i nawet jak mamy intymną mgiełkę tylko, to możemy sobie posmarować stopy. I to wpływa na cały nasz organizm, no bo po prostu tam są zakończenia nerwów z całego organizmu. No i jak na pewno wiecie, ta wschodnia medycyna opiera się właśnie na tym, że tam przez stopy różne rzeczy nam płyną, nie płyną. Nie wiem, ja do końca nie wiem, jak to jest. Ale ponoć stopy bardzo fajnie wchłaniają te substancje i podnoszą odporność, więc ja moim dzieciom często, jak one zasną, smaruję te stópki. I czekam na efekty. Efektem jest często to, że następnego dnia czują się wypoczęte, zdrowe i dużo lepiej niż na przykład kładły się dzień wcześniej. No to o tym, co ja tutaj mam, to już chyba wszystko powiedziałam. I kochani, miałam jeszcze Wam zaanonsować, tak to się chyba mówi, taką kampanię, która będzie całkiem niedługo i polega ona na tym, że będziecie tak jak to już zrobiła Edytka, moja sąsiadka tutaj z Ursusa, będziecie mogli wypisywać nam, jakie suplementy posiadacie i my będziemy podpowiadać, na co one są, jak my możemy je użyć, czy da się z nich skomponować jakąś kurację odrobaczającą. Więc będziemy się przyglądać tym różnym specyfikom i będziemy bardziej dla Was, bo no takie jest zamierzenie, żeby właśnie doradzić i żebyście Wy mogli tak bez krępacji całkowicie, no najchętniej na forum, tak, zadawać nam pytania o to, bo dzięki temu cała społeczność się uczy, dowiaduje czegoś nowego i po prostu sobie z tego korzystamy razem. Pozdrawiam Joasię. No ja też Joasię pozdrawiam. Serdecznie. Kochani, jest 13. Czy macie szansę na ostatnie pytanie? Czekam. Czekam z niecierpliwością. Wasze suplementy czy różne? A, to jest bardzo dobre pytanie. Można mówić o różnych suplementach, no bo ja też nie ukrywam, że mam różne firmy, specyfiki i no i nie będziemy tutaj rozgraniczać. Będziecie mogli pisać o różnych suplementach. Jeżeli będziemy się po prostu na tym znały, no, trochę zdawkowanie może być trudno, tak? Bo jednak moc poszczególnych ziół w innych firmach jest nieco inna. Więc tutaj takie pierwsze wyzwanie widzę. Ale jeżeli chodzi o właśnie te zioła, no to będziemy starali się rozszyfrowywać, jak to można użyć. I chodzi przede wszystkim o to, żeby zioła brać, a nie żeby leżały nam na półeczce i czekały. No nie wiem na co. No wiadomo, można też mieć coś na jakąś czarną chwilę, nie wiem, wojnę na wypadek tego, że nie będzie leków w aptece i ogólnie jakieś takie apokaliptyczne scenariusze, ale no generalnie warto je na co dzień brać i się wspomagać już teraz, bo dzięki temu możemy się dużo lepiej czuć i pozbywać się stopniowo tych takich przewlekłych problemów, nawet Hashimoto, problemów z tarczycą, no nie wiem, co tu jeszcze, alergie różne. Kochani, mamy coś z synkiem. Akurat cynku nie mamy, więc ja myślałam, że to jest może w tym magicznym proszku,
ale na pewno warto cynk suplementować. On podnosi odporność, daje siłę włosom, paznokciom. Jest bardzo ważnym mikroelementem. Czy w hormonach w równowadze jest pałdarko? Nie, nie ma. W hormonach w równowadze jest ashwagandha, andrographis i boswellia. To są adaptogeny. Chociaż no, pałdarko też przyprowadza. Patrzcie, pałdarko tutaj takie robi blask i ja wtedy ciemnieje. Więc pałdarko też przywraca równowagę w organizmie, ale może nie aż tak spektakularnie, jak to robią adaptogeny, które no, też działają przeciwzapalnie, trochę inaczej. Dobrze, widzę, że już trzeba kończyć. Może na koniec jakieś lajki jeszcze dostanę. Bardzo by mi było miło. No i serdecznie Was pozdrawiam. Życzę Wam dużo zdrowia, ale też, żebyście mieli w sobie tyle siły, żeby dbać o to zdrowie samemu, z własną wiedzą, z takim zaangażowaniem. Pamiętajcie, że bardzo ważna jest dieta. Jeżeli sobie tą dietę odpuścimy, zaczniemy nasze dzieci albo siebie karmić się pszennymi bułami, pizzą i innymi przetworzonymi takimi produktami, no to nie oczekujmy, że będzie fantastycznie. Nie oczekujmy takich cudów. Więc diety jak najbardziej starajmy się urozmaicać, dbać o nią. No a te różne nasze braki, wspierać się tymi ziołami, które daje nam Matka Ziemia, Bóg Ojciec. I one są naprawdę bardzo skuteczne, jeżeli są właśnie dobrej jakości, jeżeli są czyste. I naprawdę bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że się podobało Wam. Jeżeli chcecie komuś przekazać, to liczymy na udostępnienie tego wideo. No i trzymajcie się. Kody można cały czas wpisywać. Przypominam, że to jest bazar, pisany dużymi, wielkimi literami. Bazar. 03 i 17. 17. Koniec. Więc dzięki wielkie za spotkanie. Było mi bardzo miło. No i pa.